Cześć, ze strony Amur TV. Dzisiaj jest 5 maja. Odbyły się u nas na zbiorniku zawody federowe. Brało nas kilkunastu wędkarzy. Miałem wędkę firmy Flagman. Oczywiście ona była zakupiona w Poznaniu na targach, na Rybomanii. Bardzo sobie ją chwalę. Dzisiaj udało mi się tą wędką wygrać zawody federowe, które się odbyły. Oczywiście ta wędka bardzo mi się podoba po tych zawodach i każdemu bym polecał. Co jeszcze? Łowiliśmy 5 godzin. Regulamin był ustalony podczas ogólnego zgromadzenia. Co jeszcze? Robactwo i zanętę mieliśmy zgodnie z regulaminem federowym. Wszystko na wagę, przepłon, oczywiście skrętka o długości 50 cm od momentu koszyka do haczyka. Używałem na haczyk pinków i białych robaków. W zanęcie miałem jokersa, mrożone robaki białe i pinki. Fluo, żółty i czerwony. Wymieszane glinę, zanętę i ziemię bechatowską. To była cała moja, jak gdyby, zanęta. Co? Jeszcze można powiedzieć. Zająłem oczywiście pierwsze miejsce. Wynik mój, który osiągnąłem na tych zawodach, był ponad 8 kg. Nie jest to jakiś tam ogromny wynik wagowy, no ale udało się wygrać te zawody. Lecimy z nagrodą. Sensas, wiadereczko. Bardzo szczelne. Zauważyłem, że nawet można sobie zatrząsnąć. Aż takie wydatkowe na Rybomanii były. Pociągamy za uchwyt, otwieramy. Wiadereczku, otrzymałem w ramach nagrody czapeczkę Sensasa. Możemy sobie przymierzyć. Proszę. No cóż, lecimy dalej sobie z wiaderką. Dodatki i zanęty Sensasa. Tak wygląda na leszcza czy na karpia. Nie jestem jeszcze zorientowany w tym temacie, ale po dłuższym czasie zobaczymy. Kolejne. No i dobra, że chyba na płocie, z tego co widać. No tyle. No co, jestem bardzo zadowolony, że udało mi się wygrać u nas w kole po raz pierwszy od dłuższego czasu, co nie zdarzało mi się, żebym ja osiągnął taki wynik i wygrał zawody. Się bardzo cieszę. No cóż, no, pozdrawiam wszystkich te osoby, które wędkują, nie wędkują, oczywiście o kolegach. Pozdrawiam, co łowili wspólnie na łowisku. No co, polecam. Jakby to powiedzieć, wszystkim udział na zawodach. Czy to się uda, czy się nie uda. Trzeba mieć tą nadzieję, że zawsze ten pierwszy raz nastąpi i się przełamie taką niechęć do łowienia. No a potem, no cóż, no. Pasja to pasja, no. Raz jest pod górkę, raz w górkę. Zachęcam do łowienia wszystkich. Pozdrawiam. Amur TV. Łapka w górę, jak wam się podobało.